Coś niesz jest kasztanem i znowu odwala kasztanizm, niby nic nowego, a nadal się dzieje. Dziś nasz wspaniały poseł nas coś takiego. Ile rocznie jest ciąży z gwałtu? Opowiadacie o jakimś totalnym wyjątku, jakby to był poważny problem społeczny. Myślę, że ta jedna kobieta rocznie może się pogodzić z tym, że nie może znabić w dziecka za winy ojca. Ile jest korwinistów? Opowiadacie o jakimś totalnym wyjątku, jakby to była poważna grupa społeczna. Myślę, że ta mała grupka kuców może się pogodzić z tym, że nie można brać ich zdania na serio ani jakkolwiek respektować, prawda? Właśnie sformułowałem argumentum ad absurdum na kanwie symetryzmu. Dlaczego? Ponieważ w pierwszych minutach oglądają mnie jeszcze kuce, wobec tego chcę pokazać absurd tej wypowiedzi. Może któremuś się oczka otworzą. Oczywiście, obrona kucowska jak zwykle jest taka sama, ale on ma rację, lewaku! Przecież statystyki mówią jasno. I pod tym względem, rzeczywiście, racja. Statystyki mówią, że średnio jedna kobieta na rok rodzi dziecko z gwałtu. Ale tak się drogie kuce składa, że wchodzi coś, co się nazywa empatią. I teraz, uwaga, od razu za Wikipedią podam: empatia to umiejętność zrozumienia innych ludzi oraz zdolność współodczuwania z nimi uczuć i emocji coś czego przedstawiciele szur federacji nie mają. Dlaczego? Mam swoje teorie, przede wszystkim główną jest to, że podstawą korwinizmu jest egocentryzm. Wobec tego empatia z definicji nie może być zawarta w egocentryzmie. I tutaj uwaga, twierdzę, że sośniesz przynajmniej według mojej opinii, to jest moja opinia, jest głupi. Dlaczego mam taką opinię? Ponieważ teoretycznie ma rację. Statystyki mówią, że teoretycznie jednak Kobieta rocznie korzysta z prawa do aborcji dziecka z gwałtu, jedna jedyna ale. Przedstawienie tego w taki sposób, i to jako argumentu za tym, że och, nie warto się nią przejmować, dlatego tym bardziej powinniśmy forsować zakaz całkowity aborcji. Jest według mnie dzbanizmem najwyższej postaci oraz dowodem na to, że konfa albo nie dba, albo sam sośniesz w ogóle, chociaż mam wrażenie, że to jest ogólnie przypadłość konfy, nie dba w ogóle o to, żeby zjednać ludzi do siebie, albo przedstawiciele konfy. Są tak debilnie głupi, że nie rozumieją, jakie konsekwencje będą miały słowa, które wypowiedzą. Mam nadzieję, że zarówno przeciwnicy aborcji, jak i propagatorzy aborcji zgodzą się ze mną w jednym. Takie coś jest krecią robotą dla ludzi, którzy chcą zakazu aborcji. Takie zachowanie pokazuje Sośnierza jako człowieka, który jest kompletnie pozbawiony empatii, którego w ogóle nie obchodzi los tych małych, biednych dzieci, które są. Rzekomo zabijane, jego obchodzi tylko to, żeby świat wyglądał tak, jak on sobie uroił, i tyle. A inni ludzie, inni ludzie nie są ważni, niech spierdalają. I tutaj przynajmniej twierdzę, że to jest przypadłość Konfederacji. Konfa skutecznie morduje jakikolwiek potencjał przekonania ludzi do siebie, ponieważ ludzie słyszą na początku się przekonują takimi prostymi hasełkami, a potem słyszą takie pierdoły i odrzuca ich całkowicie to. Tak więc gratuluję, konfiarze. Sami jesteście swoim kryptonitem. Już moglibyśmy na tym zakończyć, ponieważ Dobromiś pięknie pokazał, że ma w dupie innych ludzi, ale moi drodzy, odwalił coś jeszcze. Ponieważ w trakcie dyskusji z gościem, który chciał być jakoś w pewnym sensie miły, ale miał inne zdanie, Dobromiś zachował się tak. Myślę Michale, że nie masz prawa nienarodzonemu dziecku mówić, jak ma się czuć i z czym się pogodzić, więc morda w Kubę i nie bulgo! Widzicie przykład bardzo dorosłej wypowiedzi osoby, która ma już czterdziechę na karku oraz ma status posła na Sejm RP. Ja pierdolę. Dobromisiu, no to na tej samej zasadzie myślę, że nie masz prawa zgwałconej kobiecie mówić, jak ma się czuć i z czym pogodzić, więc, jak to powiedziałeś, hmm, w kubę i nie bulgotaj. Pragnę przypomnieć już po raz któryś, że dobromiś jest jest z wykształcenia teologiem i bardzo rozmodlonym, wielkim Polakiem-katolikiem. Cud istny się zdarzył i osoba, która się podaje za Jana Pawła II, papieża Polaka, zaczęła go upominać. Moi drodzy, jeśli osoba podająca się za Jana Pawła II, papieża Polaka, zaczyna się upominać w internecie, żebyś zachował konkretny poziom, to naprawdę spadłeś nisko. No i Jan Paweł II pisze coś takiego. Poseł na Sejm profilaktycznie zgłoszę do Komisji Etyki. Sośniesz natomiast odpowiada: Śmiało, proszę zgłosić razem z wypowiedzią pana Michała, który kazał mi się zamknąć i pod tym chamskim wpisem zebrał już z setki polubień zachwyconych lewicowych prostaków podobnych sobie i tak samo żałosnych. Według mnie ta wypowiedź to jest następny piękny dowód na to, że sośniesz tak naprawdę tą całą etykę chrześcijańską ma daleko i głęboko w dupie. Zresztą tak samo jak szacunek i empatię. Ludzie mają zamknąć się i na dwóch łapkach robić to, co dobro mi każe i obojętnie czy to jest jakiś random z internetu, czy to jest komisja sejmowa do spraw zwierząt, oni mają zamknąć się i robić to co on każe. I teraz odpowiedzcie sobie prosto na pytanie, ponieważ ja nie odpowiem na nie. Ja się tylko mogę domyślać, czy dobromis jest naprawdę taki głupi, tak bardzo zadufany w sobie, czy powodem jest to, że odstawia szopkę. Nie mam pojęcia, zostawiam do waszej interpretacji. I moi drodzy, Jan Paweł II odpowiada i to odpowiada z bardzo wielkim rozumem i godnością człowieka. Człowieku! Michał jest losowym użytkownikiem Twittera, a ty posłem na Sejm, którego obowiązuje etyka i do tego została powołana komisja etyki, by patrzeć posłom na kulturę osobistą. A ty piszesz, by mu wziął w mordę w kubeł. Reprezentujesz naród, a nie stronkę z memami. Odpisał Jan Paweł II. A sośniesz każdemu? Należy się takie traktowanie, na jakie zasłużył. Nie widzę powodu, żeby jakiś wycieruch miał prawo bezkarnie obrażać posła na Sejm. Typowy klasyczny kalizm zmieszany z mentalnością plemienną. Wróćcie uwagę, jeśli Michał dał mu do zrozumienia, żeby zamknął mordę, ponieważ pierdoli, według tego Michała, no to coś nież ma już ból dupki, ponieważ żebrał już półsetki polu zachwyconych lewicowych prostaków, podobnych sobie i tak samo żałosnych. Czyli znów, nie lubisz postów z śnieża i jesteś lewakiem. Nieważne jakie masz zdanie, jesteś lewakiem. Szufladkowanie, oblężona twierdza dodatkowo jeszcze egocentryzm, przynajmniej według mnie przeświadczenie o swojej racji, o monopolu na rację, kalizm no, całkiem dużo się nam nazbierało. Tutaj jakiś bierny obserwator by powiedział, że występuje coś podobnego na wzór autyzmu. Jako że nie wiem, jak się sośniesz na co dzień w domu zachowuje, no to pragnę to zacharakteryzować jako mój własny termin wymyślony autyzm polityczny. Dlaczego autyzm polityczny? Ponieważ autystyk nie wie, że coś na przykład nie wypada. Autystyk nie zdaje sobie sprawy, że jeśli na przykład zapyta kogoś o drażliwy temat, to może być to odebrane w sposób negatywny przez niego. Normalnie na co dzień ludzie zachowują się w konkretny sposób i zakrywają swoje uczucia maskami. Autystyk nie tylko ma problem z rozpoznaniem tych masek, ma także gigantyczny problem, a właściwie niemożność do stworzenia własnych, przez co jest rozbrajająco szczery, ale też wychodzi dzięki temu na Hama i Prostaka. Tutaj mamy taką wersję, tylko że polityczną sośniesz zachowuje się tak a nie inaczej na Twitterze. Nie zdaje sobie sprawy, że jego zachowanie może przynieść odium negatywne i to gigantyczne. Mam wrażenie, że nie rozumie różnicy przekazu, czyli na przykład, że nie wiem, słuchaj starej, twoja e, siostra tak e, spotyka różnych, różnych mężczyzn i może być z nią pogadał, żeby ich nie spotykała? A pomiędzy twoja siostra to cicho dajka i w ogóle śmierdzi jej zjap. I widzimy tego idealne efekty. Sośnierz wychodzi przede wszystkim na mizogina, na gościa, który jest pozbawiony empatii, na gościa, który totalnie gardzi innymi ludźmi, a przede wszystkim posługuje się językiem co najmniej karczemnym. Czy przystoi takie zachowanie teologowi? szczerze wątpię. Czy przystoi takie zachowanie posłowi? Mam nadzieję, że komisja etyki zdecyduje, że nie. Zgodnie z samymi słowami zainteresowanego, tutaj uwaga cytuję każdemu należy się takie traktowanie, na jakie zasłużył. Mam wrażenie, że teraz powinienem samego Sośnierza powyzywać. Tylko tak się składa moi drodzy, że ja reprezentuję odrobinę wyższy poziom i nie zamierzam iść w takie przepychanki. Jedynie wypowiedziałem swoje. Zdanie, co myślę na ten temat, jak się zachował, no i szczerze liczę na to, że Komisja Etyki się tym zajmie. Chciałbym też bardzo podziękować Sośnierzowi, ponieważ nikt tak dobrze jak on nie robi krecie i roboty konfie. Kiedy nawet Brown się uspokoił, Sośnierz się nakręca. Zobaczymy zatem, czy Komisja Bączek zatrzyma.